Uaktywnił się poseł Janusz Palikot. Dzisiaj zorganizował na prędce wiec o 16 w Lublinie, wiedząc o tym, że o tej samej porze będzie tam Jarosław Kaczyński. Czy jak pan ocenia taką aktywność Janusza Palikota? No, pan Janusz Palikot na siłę usiłuje być kimś ważnym i jeżeli są dwa wiece o tej samej godzinie na tym samym Placu Litewskim, co, z tego co wiem, no to skoro po jednej stronie stoi kandydat na prezydenta Jarosław Kaczyński, a po drugiej stronie pan Janusz Palikot, no to też skłania się ku tego, że to są równorzędni partnerzy. Ja nie chciałbym takiej kampanii prowadzić, jak prowadzi Janusz Palikot i oceniam to z dosyć dużym niesmakiem. No każdy ma prawo do swoich wyborców zgłosić takie tezy, jakie uważa za stosowne, natomiast przegłuszanie się, głoszenie, kupienie mocniejszych wzmacniaczy, którzy zagłuszy przeciwnika, no demokracji nie da się zagłuszyć po prostu.